Witam was ponownie, jestem Sonny Halawandry i tym razem chciałbym wam pokazać jakby większe czy mniejsze zmiany w grze Nozgoth. Jest to nadal gra w trybie beta, wczesnym dostępem, z tego co mi się wydaje, bo teraz nawet jest jeszcze beta. I były jakieś większe update'y, czy wcześniej, nie teraz. A swoją drogą, głupi jestem, bo nie przyciszyłem gry. Co teraz zrobię na waszym... na waszych oczach? Okej. Okay. Powinno być okej. Okay. Tak się inaczej. Były jakieś update'y, nie akurat nie ostatnio, ale jakoś wcześniej. I postanowiłem wam pokazać rozgrywkę jeszcze raz i w ogóle menu, jak to wszystko się przedstawia. To jest główne menu. Tutaj mamy pokazane perki, czyli pasywne jakby umiejętności, które są za darmo akurat dzisiaj. Tu mamy wiadomości jakieś większe. Mamy teraz jakiś większy update, który ulepszył matchmaking, czyli dobieranie postaci, to jest akurat z tym się w ogóle nie zgadzam. Dobieranie jest nadal kiepskie, nadal nie ma dodatkowo kary dla osób, które wyjdą podczas gry i nadal mieszanie właśnie postaci, graczy, levelów jest nadal dość sporną sprawą, jeśli chodzi o to, czy jest dobry, czy nie. Tak czy inaczej, to jest główna strona, to ja nam pokazuję, że będą inne tryby, inne klasy, inne rzeczy, będzie można craftować przedmioty i to mnie naprawdę cieszy, że jeśli tak będzie, jeśli będą dalej się rozwijać, to naprawdę będzie świetna gra i cieszę się, że ją kupiłem, w szczególności, że to jest bardzo lubiane przeze mnie uniwersum. Profil, mamy tu globalne statystyki, jak tak samo możemy sprawdzić statystyki z każdej grupy. Ludzie mają, jak mówiłem, 4 klasy, łowce, alchemika, skauta, czyli jak to powiedzieć, nie wiem, zwiadowcę i prophet to jest prorok. Wampiry mają Rivera, którego nie wiem jak przetłumaczyć. Tyranda, czyli tyrana powiedzmy, sentinela, czyli strażnika, i deceivera, czyli złudnika, tak to nazwijmy. Globalne statystyki pokazują nam oczywiście kile, śmierci, zwycięstwa, przegrane, procent tak i tak dalej, ile się przegrało. I tu mamy poziom, który naprawdę ciężko zdobyć na najwyższym poziomie. Mam 22 poziom, jak to widać. Zbrojownia. Tutaj możemy dobierać sprzęt i umiejętności naszych postaci. Ja oczywiście lubię grać bardzo łowcą. Bardzo się przyzwyczajeniem do nim grać i pokazuje nam tutaj nawet opisik jego i pokazuje nam też, co dostaniemy, zdobywając nim poziom. I tutaj na razie jest 25 poziom i nie wiadomo o co chodzi, co to będzie. To akurat wiadomo na przykład w postaci mojego ulubionego sentinela po stronie wampirów. Tutaj dostanie się jakby Evolve skin ten, który teraz mam. Kupiłem go za dodatkowe punkty, które dostałem z okazji tego, z nagrody jakby za to, że kupiłem przedpremierową wersję gry i nie mogłem się oprzeć i też nie wiedziałem, że możliwa będzie jakby nagroda w postaci właśnie tego skinu na 25 poziomie, ale trudno. Przepraszam, jestem nadal przeziębiony. Zacznijmy od nowa. Łowca ma do możliwość do wyboru kilka kusz. Nie ma tutaj zbyt wiele do wyboru właśnie. Ta jest zwykła kusza, która po prostu powtarzalny strzał. Ta kusza, którą właśnie lubię, wolniej strzela, ale zadaje większe obrażenia. Też jak widzicie, po poziomie dostajemy kuszę. Możemy nawet dostawać tej samej klasy, z tym, że będą inne ulepszenia. Inne, jakby powiedzieć to, no ulepszenia i też wady. Wady i zalety. Tutaj mamy właśnie ulepszony sprint, ale mniejszą ilość naboi na magazynku. I właśnie to tyle się ogranicza, jeśli chodzi o różnorodność, jak na razie w tego typu broniach, bo broni, jak widzicie, mamy niewiele, mamy do wyboru. Akurat w postaci Huntera mamy dużo do wyboru. Ale tutaj mamy tak naprawdę 1, 2, 3... Nie, to jest to samo, to jest 1, 2, 3, 4. 4. I tak naprawdę one się różnią tylko w takiej postaci, że szybkostrzelność jest inna. No, akurat w tym przypadku. No i oczywiście tutaj właśnie te profity i te wady. Tak czy inaczej, przejdźmy już do umiejętności. Mamy do umiejętności właśnie pod Q. Nie, pod. Tak, pod Q i F? Czy E? Nie pamiętam, wiecie, że nie pamiętam? Jestem głupi, grałem wczoraj. Tak czy inaczej, ja specjalnie zakupiłem już na stałe te. Jakby łańcuch związujący wampira, zatruwający, bo on dzięki temu też tracą miarowo życie, to ten tylko związuje. Ten bat jest też dobry, stawiam się nad niego kupnem. I tutaj też kupiłem granat, ale wolę wybuchające pociski, ponieważ wystrzeliwuje się je 3 i mam też jakby większą jakby kontrolę nad tym, gdzie polecą. No i oczywiście tutaj mamy dużo bardzo perków w przypadku ludzi. W ogóle w przypadku każdej z frakcji ludzi i wampirów to są wspólne perki. Każdy może mieć każdy z tych perków. O, sprzedaż jest tego. Tak czy inaczej, bardzo mi się podoba to, że
jest różnorodność tych perków akurat w tym przypadku i to jest fajna sprawa, bo akurat w tych przypadkach to nie mamy dużego wyboru. No i oczywiście skiny. Skinów nie będę za bardzo pokazywał. Alchemik ma granatnik, a może też mieć... tak, granatnik. Nie może mieć miotacz ognia. Miotacz ognia może mieć... tutaj ma... nie, to jest bomba oślepiająca, tak samo jak tutaj. Tu może mieć miotacz ognia. Takie różne, no po prostu rzuca różnymi fiolkami, tutaj może zrobić ścianę ognia, żeby spodpalić wampiry. No i te perki są te same, skiny. Scout to oczywiście jest postać na odległość, która głównie poluje na sentinele. Nienawidzę tego człowieka. Może mieć różne łuki, chyba też łuki, które... nie wiem, czy to jest umiejętność, czy to jest... nie, to nie jest umiejętność, to jest specjalny łuk. Po naciągnięciu maksymalnym łuku, któryś łuk może powodować, że pocisk po trafieniu wybucha i to jest straszne dla mnie, ponieważ wtedy ja przestaję latać często i upadam na dół i tracę dużo życia. No już od samego wybuchu, nie tyle od upadku. No i oczywiście te same perki i różne skiny. Ja będę grał dzisiaj profetem, bo chcę pokazać wam inną grę. Wygrałem już kilka pistoletów, które są... znaczy jeden pistolet. Jedna parę pistoletów, które są, no powiedzmy, różne. Wolę te podstawowe jak na razie. No i mam też umiejętności, które wam przedstawię. Ty jeszcze nie kupuję, wolę na razie inwestować w Huntera. Przedstawię wam te jakby umiejętności dopiero już w rozgrywce. Będzie to bardziej słuszne ze względu na to, że będziecie mogli zobaczyć, o co w nich chodzi. No i te same profity w postaci pasywnych umiejętności i skiny. River, jest to, mówiłem wam już, postać wampira, który jest skupia się na... obrażeniach na jednej jednostce, na jednym jednostce przeciwnika. On też ma skin do wygrania na 25 poziomie. Nie grałem nim ani razu, ale postaram się pograć też dzisiaj nim i też przedstawię dopiero podczas rozgrywki jego umiejętności, które są dość ciekawe. Jak widzicie, on to na dużo umiejętności w postaci skoku, zwykły skok, jakby po skoku uderzenie rękami. Co to jest? A, odbicie się od przeciwnika i kopniak. I bomby. To w postaci tutaj jest kwas, a tutaj jest po prostu dym, który odbiera widoczność przeciwnikom. Tego, czego nie mają ludzie. Mają też trzecią umiejętność w postaci... to jest podpory przycisk myszy, to jest właśnie pod Q i R, czy E, nie pamiętam. To jest unikanie ciosów, to jest szybkie... tego nie pamiętam. A to jest szybkie przeniesienie się i to jest też jakieś unikanie. No i oczywiście... a, i jeszcze perki. Właśnie jeśli chodzi o ludzi, oni mają o wiele więcej perków, co mnie smuci, niestety. Czyli zmieram na ten dla Sentinela, ponieważ to jest fajne. Zmniejsza jakby odliczanie tych... o 10% zmniejsza czekanie na odnowienie się umiejętności, o tak. Tyran, który jest siłaczem typowym, który on rozbija całą grupę, on się wbija w ten sposób, że skupiają się na nim wszystkie ataki. On może potem użyć to, ignorowanie bólu, że traci bardzo wolno życie i może też użyć którejś z tych umiejętności, stunując na chwilę przeciwników. To jest moment dla Sentinela i Rivera do ataku. To ja mogę kogoś, ja wtedy kogoś wyrywam z ziemi i go zabieram daleko, tam, żeby tam go wykończyć. River wtedy przygważdża jednego, żeby nie dać mu atakować, a wtedy Deceiver wykańcza resztę. W ten sposób to wygląda. Jest to właśnie taka jednostka, która się wbija w postacie. Sentinela wam już pokazywałem, jak widzicie, on ma bardzo mało. On na prawie wszystkim już ma tylko dwie umiejętności do wyboru, tylko pod różnym wyglądem. Ja mam kidnap akurat i to mi pozwala lepiej dodżować, unikać ciosów. Tu mam dwie też umiejętności, to też naubolewam, bo to mało. Tak, to jest pod Q. Wolę tu uderzenie skrzydłami niż odepchnięcie wiatrem. I tu mam cztery już umiejętności. Używam rzucanie bomb, ponieważ jest to najprzydatniejsza niż wbicie się w ziemię, to też stunuje przeciwników, czy wykrywanie na dużą odległość, gdzie są przeciwnicy, a to jest zbicie się z ziemi. Te same perki, to wybieram. Oj, kliknąłem. A swoją drogą, pokażę wam w sklepie. Jak kupujemy coś, możemy wybrać 7 dni, 30 czy permanentnie. Co kosztuje dużo pieniędzy. Mało się zarabia pieniędzy. No i tutaj skiny. Deceiver to jest osoba, która się może zamienić w inną postać. Właśnie, albo się zrobić niewidzialna. Tutaj uderza od tyłu. Mamy tutaj, można też przejąć kontrolę nad jednostką inną, żeby przechodziła gdzieś tam, żeby ją zabrać gdzieś. No i iluzję może użyć, czy innych takich rzeczy. I tu skiny. I tu mamy inwentarz z wszystkimi przedmiotami, które posiadamy. Ale zacznijmy grę. Mamy do wyboru na razie trzy tryby i moim zdaniem dość trudno. 4x4 to jest też takie sporne, często ludzie wychodzą i często się gra też trybu 4x3, ale mam nadzieję, że dzisiaj będzie dobrze.
Możemy też zawsze sobie ustalić jakiś ten. O, akurat szybko się dołączyłem. Możemy też sobie połączyć się z jakąś grupą. Wiecie, matchmaking jest beznadziejny. 6, 8. O, come on, to jest 40 poziom, no, a dają takich ludzi. Matchmaking jest kiepski. Chodzi o to po prostu, że mało osób w to gra. No i dlatego tak się łączy. Możemy też oczywiście robić party, z którym by było problem, ale już nie ma aż tak. Zaczynamy grę. Kung Fu Panda. Jest to zwykły deathmatch 4x4. I spróbuję zagrać, jak mówiłem, Profetem i Riverem. Ale pogram może chwilę Riverem i pogram też nowa mapa. Zajebiście, że nie gramy, bo to jest nowa mapa i bardzo mi się podoba. To jest mapa Raziela. Jak widzicie, to jest znak tego. Klanu Raziel. Bardzo ładnie skonstruowana, bardzo duża i bardzo mi się podoba. Tak czy The Fane, nie wiem co znaczy. Tak czy inaczej, postaram się pograć trochę. Będę grał całkowicie chyba całą grę, jeśli gramy. Tak, teraz pogram Profetem. Okej. I potem będę grał i pół Riverem, i pół Sentinelem. A może też zrobię tak tutaj, jeśli będzie mi źle szło. I see. Albo nie, bo wiecie, bo już mamy jednego, mamy już dwóch łowców, więc żeby było różnorodność, jakieś tam możliwość lepsze gry. Kogo oni mają? Oni mają dwóch. O, mam fajnie, ładnie zrobione, mogą nas ładnie zniszczyć. Nie! Kurwa, zapomniałem, że to jest spadek. To nie ty. To ty jesteś. Nie! Aha! Obrywałem! Aj, kopniakiem użył. Ja zjebałem teraz. Nie potrafię grać za bardzo Profetem. Przepraszam was. Nie wiem, czy mi to robią aż takiego ten. Umiejętności. Ale jestem najlepszy na to. Co jest nieważne. Bardzo trzeba umiejętnie grać łowca ludźmi, żeby nie... No powiedz sobie szczerze, nie przegrać, bo... Ciężka to jest gra. Ciężka. O, koleś nie potrafi grać za bardzo. Nie chcę w to wchodzić, bo to jest kwas, który odbiera nam dużo życia. Wysysamy życie. Okej, gdzieś tu powinno być życie. Dobrze? Mam się, że chcę mnie złapać. A nie, zapytam kolegę. Okej. Okay. Tak, wysysamy życie F-ką, dodając sobie też, a Q pozwala nam. pozwala nam jakby zniwelować ich ataki. Okej, okay, mamy go. Ciężko z tymi Riverami. Jak widzicie, ja mam bardzo powolne ataki. O, ktoś się zmienił na skauta. Czyli ja nie wiem, czy ja się nie zmienię z powrotem na... z powrotem, czy się w ogóle nie zmienię na... Gorą mnie, panowie! Panowie! Za wolno, źle. Kiepska reakcja. Mogliśmy to spokojnie przeważyć. Całkowicie ten atak. Źle zareagowali niestety w koledzy. Jestem pewien, że gdybym zmienił klasę, zaraz zmienię. Gra jest do 25, więc po kilku jeszcze killach zmienię klasę na łowcę. Myślałem, że trafię. Szkoda, że nie trafiłem. Ten pan tutaj jest niebezpiecznie. Beznadziejna pomoc kolegów. Mogliśmy go spokojnie załatwić, ale koledzy... Beznadziejna. Nie, koledzy niestety nie potrafią... Czy koledzy, no tak mówię. Ogólnie. Że w drużynie.
ludzie w drużynie nie potrafią za bardzo się ogarnąć, jeśli chodzi o grę. A ja mam tego, ja mam małe poziomy u siebie w drużynie. O to chodzi. Kurde, zapomniałem. Stop! Zjebałem. A, przeskoczę szybko. Co tam się dzieje? Kurwa, kolesie, no! Trzymajcie się razem! Nie wierzę, no! Trafiłem go! Co to miało być? Uwaga, plecy! Zbił się, uwaga! Oj, zjebałem ja teraz! Kwas, kurwa! Gdzie jest życie? Jest życie gdzieś, z tej strony. Albo masz pełne życie, albo przegrywasz, bo... No, znaczy niekoniecznie. Zaraz zmień klasę. Po tej śmierci. Jak teraz zginę, to zmień klasę. Nie mają Decivera na szczęście. Decivera się może zmienić w przeciwnika. Ok, jestem poza polem. Straszny rozrzut. Ja dostałem? O kurde, Okej, to była dobra współpraca, tylko panowie ci uleczyć. Zawsze warto ładować, bo ja traciłem magazynko, jeśli tego. To nie jest, to się ładuje po prostu, no. To nie jest logiczne. Wymieniamy po prostu te brakujące amunicje, nie same magazynki, więc to jest spoko. Mam go. Fas. Tego nie znoszę! Co ty robisz? Kurwa, nie potrafię. Panowie, panowie! Jest życie gdzieś? Ups, udało mi się udziałać. Przepraszam. Zmieniam klasę na łowce. Wygramy to. Teraz na pewno. Death to the vampires. Death to the vampires. O, dorwał mnie! Zginę. Niestety. To jest śmieszne miejscu. Nie może. Nie jestem, nie wiem, czekałem, czy wygramy. O, ale mam kiepskie staty. A, grałem przecież tym. Dobra, profetem. Okej. Okay. Głupio jest to, że. Powinno respić jednak przy sojusznika. Chociaż to nie chce. To też. Gra chce uniknąć też respienia przy wrogu. To jednak da za daleko nas to respi. Okej, bronimy się, bronimy się! Dobra, mam jakby co strzał, mam wybuchowe strzały, więc... Trzymaj się razem, trzymaj się razem! Okej, na dół lećmy, tu jest leczenie, musimy się uleczyć koniecznie. Nie trafiłeś koleś za bardzo. Dobrze, mnie będziesz chciał bić? Remis jest, wyrównana gra. To mnie cieszy. Gdzie on idzie? Dokąd on biegnie? Co on robi? Mamy go. Mamy go. Kurde.
Okej, pomogliśmy. Zginie koleś? Powinien zginąć tam. Ale chyba nie zginął. Na razie wygrywamy, jak widzicie. Tak średnio mnie widział. Dobra, mam killa. Przydałoby mi się życie. Który nie wiem, gdzie jest. A myślę, że ktoś da sobie. Szybko, leczenie, 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 leczenie. Wolałem kolegę uratować niż ten. Niż siebie. Taka średnia gra. Mnie kiepsko idzie. Tak średnio. No nie aż tak, ale... Mogłoby iść lepiej, mogłoby iść gorzej. Tu trzeba naprawdę dobrej drużyny zgranej, która się komunikuje, żeby dobrze szło. Na razie wygrywamy trzema punktami. Jako łowcy, jako ludzie, przepraszam. Więc jest jak najbardziej pozytywnie, moim zdaniem, ponieważ łowcami trudniej się gra. Teraz spróbuję grać na początku Riverem, pokazywać, na czym polega jego postać, a potem przełączę się w połowie na Sentinela. Kim grają przeciwnicy? Mają skauta jednego. To jest... Nie! Tak, mają skauta jednego. Mają... I żeby teraz mieli jeszcze... Profeta mogą mieć. Nie, żeby tylko nie drugiego skauta, bo bym miał przejebane jako Sentinel. Okej, koleś tego. Denerwuje mnie, że Sentinelowi zrobili taki głupi ten głos. A, są tam. Tyrat musi od nich bić, inaczej nie mamy szans. Wow! O tym mówiłem. Ale zjebałem. Przepraszam was, ale chciałem zabrać ciało. Muszę jeszcze opanować lepiej tego pana Rivera. Ale płynna postać, powiem wam. Mniej narażona moim zdaniem na obrażenia. A ja muszę przecież klikać tym. Udało mi się jakoś wybrnąć z tego. Aj! Kurwa, chyba. Przyjemna postać do gry, powiem wam. Muszę bardziej tym gazem rzucać, muszę wspomagać swoją drużynę bardziej właśnie tak pasywnymi umiejętnościami w postaci gaśniętego dymu. I pokażę wam egzekucję. Kill assist, kill assist, kill assist. Bez sensu. Cholera, nie idzie mi ten pan. Będę musiał zmienić potem na Sentinela. From warrior to prey.
Raz mi ładnie poszło. Przyznam. To było ładne. Przepraszam, że mało teraz mówię, ale chcę się skupić. Przyjść na dach. Do mnie będą strzelali właśnie najbardziej na razie. O, fuck, jeszcze. Pierdyk do mnie. Będą się uzamiać po tej śmierci na Sentinela, bo nie aż przegrywamy, nie chcę przegrywać. O, zmieniłem Sentinela, świetnie. Dlatego na... Mam go. Jedźcie sobie, panowie. Jest! Zabił siebie, co prawda. Loadout, biorę Sentinela. Wystarczy, że otrzymamy remis i wygramy. Swoją drogą, fajnie, że Fraps działa bardzo przyjemnie przy tej grze. Nie zacina aż tak. Nikogo nie zapałem, kurwa. Ma kulpa. Nie, wbiłem się tam. O nią! O niej! Okej. Okay. O, zabrał ją! Okej. Okay. Zaczynamy na dyskusję. Okej, okay, dziękuję panu. Nie trafiłem nikogo! Dałem sobie radę, nie? Oj, nie sprzyja mi tu szczęście, za bardzo ci chodzi o życie. Szybciej! Teraz się pożywimy. Okej, udało się. Teraz to było śmieszne, wygraliśmy. Wow. Jak widzicie, naprawdę świetnie mi poszło. Piękna gra, bardzo ładna gra. To jest moja typowa taktyka. Zbieram ludzi z ziemi, upuszczam ich, używam skrzydeł i potem dowalam ich jeszcze, jeśli jeszcze jakieś mają życie. Ale tak głównie czekam, rzucam bombami, a tak to albo czekam, aż ktoś się wbije, żebym mógł kogoś porwać. To by było Nozgoth, ładnie skonstruowane. No i co mogę powiedzieć, no przyjemna gra, mam nadzieję, że dadzą więcej tych trybów, więcej... No tak, właśnie widzicie, że tutaj matchmaking jest świetny. Więcej trybów, więcej... Więcej trybów, więcej...
w ogóle broni, więcej możliwości, bo wtedy ta gra będzie genialna. I ponieważ ma być free to play, ktoś mi powiedział, więc będzie więcej graczy, więc będzie zajebiście. Tak czy inaczej, wielkie dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnych filmach. Siemanko.